Zacznijmy od razu od najważniejszych wiadomości. Gościmy Andrzeja Grzebyka nieprzypadkowo, gdyż bo Andrzej w końcu wybrał. Było wiele ofert na stole i w końcu padło na tą jedną. Andrzeju, miło Ciebie zobaczyć i od razu w takim razie poinformujmy naszych widzów, kogo wybrałeś i dlaczego. Witam z pięknej, słonecznej Warszawy. Widzicie, piękna pogoda. Tak, jestem tutaj, podjąłem już decyzję, wreszcie podjąłem decyzję, cieszę się bardzo, bo jest to Federacja KSW. No i co, i będziecie mnie oglądać dalej w Polsce, nigdzie się nie wybieram, zostaję w rodzimej Polsce i będziemy tutaj toczyć tutaj boje. Od zeszłego tygodnia już słyszałam o różnych argumentach, które przemawiały za różnymi ofertami. Wiemy, że starały się o Ciebie rosyjskie organizacje, takie jak ICA, jak RCC. Czemu padł wybór jednak na KSW? Jakie są argumenty najważniejsze za tym przemawiając? No dużą tutaj na pewno pieczęć mają moi sponsorzy, którzy mocno naciskali na to, żebym pozostał w Polsce, żebym robił tą medialność swoją i oczywiście tak samo reklamę dla ich potencjalnych firm. No i tak niestety tutaj było najbardziej mi tutaj poręczne tak samo zostać, nie chcę jeździć, latać jeszcze za granicę, myślę, że to wszystko jeszcze przede mną. Oczywiście wiadomo, że jeśli o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tutaj z jednej strony z Federacji Rosyjskiej naprawdę były one bardzo, bardzo korzystne i na pewno przemawiały na tym, żebym ja po prostu zostawił Polskę i walczył gdzie indziej. No ale jak widzicie, ja mocno stawiam tak samo na swoją medialność, na swoją osobę, jak ja to mówię, polski McGregor. No i zostaję w Polsce, no i tutaj mówię, to duża szala jest sponsorów po prostu, że ja tu zostaję. Jakiś czas temu rozmawiałam z Twoim menedżerem Arturem Gwoździem i tak rozważaliśmy sobie, co będzie według niego dla Ciebie najlepsze, co dla mnie jako osoby postronnej, ale która też gdzieś tam siedzi trochę w branży, więc ma pojęcie o tym, co będzie najlepsze dla Andrzeja Grzebyka. I faktycznie tą wspólną częścią, nad którą się zastanawialiśmy, było właśnie KSW albo ACA. ACA ze względu na to, że jednak robią eventy w Polsce, więc miałbyś szansę występować tutaj przed rodzimą publicznością. KSW ze względu właśnie na tą medialność. Natomiast również słyszałam taki argument, że ta różnica w kwotach, jakie oferują pewne pieniądze, tak, jakby zarobku między organizacjami, była też tak istotna i dlatego też się tyle nad tym zastanawialiście. Czy to jest faktycznie tak, że w ostateczności zaważyły tylko i wyłącznie te kontakty ze sponsorami, czy raczej całokształt? No tak, no tak jak powiedziałem, no na pewno tutaj te pieniądze były bardzo ważne, tak, no wiadomo, lata lecą, czas ucieka, no każdy z nas chce zarabiać jak najwięcej, prawda, i tutaj nie ukrywam, że rozważałem jedną i drugą ofertę, ale po analizie z menadżerem, z rodziną, ze wszystkimi, podjęliśmy decyzję, że adekwatne pieniądze, które dostanę w Federacji KSW plus garza sponsorska, którą otrzymuję, zrekompensuje mi wynagrodzenie danej federacji, z którą miałem podpisać, czy tam z ACA, czy z RCC, prawda, więc było to też jednoznaczne z tym, że jeśli ja nie podpiszę z KSW, no to oni by się pewnie w tym momencie wycofali z wsparcia mojej osoby, no i w ACA nie miałbym ich po prostu ze sobą i nie mogłoby być od garzy plus garza sponsorska i wtedy by były jeszcze kolosalne finanse, więc tak samo to ważne, jak wiecie, jak nie istniejesz w mediach, nie macie w social mediach, no to nie istniejesz, więc tu tak samo to jest bardzo ważne, no jak widzicie, jeśli śledzicie mój profil, to ja bardzo jestem aktywny, dużo się udzielam, jak nie tylko i w mediach, to i tak samo charytatywnie, więc no zostajemy tutaj, jesteśmy w największym gigancie w Europie, więc bardzo się z tego cieszę, no i myślę, że będę mógł swoją osobą dawać takie świetne pojedynki, żebyście mogli mnie oglądać. Kilka lat temu była taka słynna klauzula UFC w kontraktach KSW. My wiemy, że Twoim celem docelowym jest właśnie UFC. Jak to wygląda w Twoim kontrakcie? Oczywiście rozumiem, nie pytam o szczegóły, bo wiadomo, że nie możesz ich zdradzić, ale czy Ty masz jakąś szansę na to, żeby renegocjować za jakiś czas warunki albo po prostu wobec na przykład oferty z UFC za 2-3 walki z KSW będziesz mógł odejść? Jak to wygląda? Znaczy, no mam kontrakt, tak jak większość zawodników, na kilka walk, na 4 walki. No i nie myślę teraz o tym UFC, prawda? Mieliśmy czas z menadżerem, robiliśmy wszystko w swojej mocy, żeby po prostu zasilić szeregi UFC. No, dostaliśmy jedynie propozycję od Dana White'a, żeby bić się w tym Contender Series. No niestety nie na tą kategorię wagową, w której ja docelowo chcę się bić. Troszkę nie było nam to na rękę. Przykro, bo jakby to była kategoria 7-7, to pewnie byśmy to wybrali. 8-4 niestety zostałem tą kategorię już daleko za sobą, może kiedyś do niej wrócę, pewnie na pewno do niej wrócę, bo wiadomo, że metabolizm z wiekiem będzie się gdzieś tam zatrzymywał, no i pewnie będę musiał toczyć te pojedynki w kategorii średniej.
No ale na chwilę obecną chcę się bić w kategorii 7-7, no i UFC niestety na razie muszę zostawić gdzieś tam z tyłu głowy, skupić się na gigancie, w którym teraz jestem, no i dawać świetne pojedynki, no i czy kiedyś dostanę się do UFC, to zobaczymy, no tak samo wszystko będzie zależało od moich pojedynków w KSW, no ale nie ukrywam, że chciałbym tam sięgnąć wreszcie po pas. A więc ubiegłeś troszkę moje następne pytanie właśnie o tą kategorię wagową, ale to dobrze, bo możemy teraz o tym porozmawiać. 77 kg, kategoria, w której bije się między innymi twój kolega z managementu, czyli Michał Michalski, ale jest też kilka takich nazwisk, z którymi naprawdę warto by było gdzieś tam się zmierzyć na arenie KSW. Natomiast ja wiem, że ciebie interesuje najwyższy cel, a więc złoto w tej kategorii. Czy jest jakiś zapis w kontrakcie, który pozwala ci na przykład, nie wiem, na zwyciężenie w jednej, dwóch walkach i masz już gwarancję, że zawalczysz o pas? Czy w ogóle jesteś od razu rozważany jako kandydat do tego, żeby mierzyć się o pas z Roberto Soldiczem? Ciężko mi powiedzieć, co Federacja KSW rozważa. Ja chcę walki o pas i tylko to mnie interesuje. Mam 8 wiktorii z rzędu. Wchodzę tam po ten pas i chcę, żeby wreszcie wrócił do Polski i miał go prawowity rodak, a nie jakiś obcokrajowiec, więc czekam na tą chwilę, żeby odebrać ten pas Robertowi. Czy jest tak, że razem z menadżerem rozważacie taką opcję, że no KSW się zaprze rękami i nogami, że od razu walki o pas ci nie da? Czy przyjmiesz w takim razie w najbliższym czasie, powiedzmy na galach tych, które są planowane na lipiec, starcie takie na przywitanie się z organizacją? No myślę, że tak, no, zobaczymy co z federacja. Myślę, że będą chcieli, żebym od razu stoczył walkę o pas, no ja nie ukrywam, jestem podwójnym mistrzem, on jest mistrzem federacji KSW, ja też jestem już teraz w KSW, więc zróbmy to, fajna walka, myślę, że kibice też tego bardzo chcą, media tego chcą, myślę, że wszyscy są bardzo za, będzie naprawdę ciekawie. Wydaje mi się, że mam wszelkie argumenty, żeby pokonać Roberto. To jest tak samo tylko człowiek, nie żadna maszyna. Jak każdy mówi, że to jest robot. Może być robotem, ale w tej walce to ja będę koniem. Mamy jeszcze trochę czasu do tej połowy lipca, na kiedy planowane są gale, o których w ogóle jakby rozmawiamy, mówi się gdzieś tam zakulisowo. Czy to jest taki czas, kiedy ty zdążysz się przygotować wagę i przygotować się też pod względem treningów, bo jak wiemy, w okresie pandemii jest to jednak trochę utrudnione. No oczywiście, że jest utrudnione, no ale mówię, no tutaj cały sztab mocno czeka tylko na termin i ja cały czas jestem w ruchu, to nie jest tak, że ja sobie po prostu bimbam i nic nie robię i jeżdżę na ryby tylko, nie? Ja trenuję cały czas, staram się rozwijać te płaszczyzny, które zawsze gdzieś tam kulały. Zrobiłem swoją salę treningową, więc też mam swój azyl, swoje miejsce na ziemi, gdzie mogę zawsze o każdej porze pójść zrobić ten trening. No i co? No i tylko po prostu czekać na termin. Myślę, że to będzie 5-6 tygodni do 8 i wchodzimy i robimy wielkie show i wszyscy świetnie się bawimy. A sparingi? Bo to jest jednak taki trudny temat, tak? Nie wszyscy się przyznają przed kamerą zwłaszcza, że jakieś tam sparingi robią, ale chłopaki z Artnoxa widzę się nie przejmują, co chwila widzimy jakieś zdjęcia z sali treningowej, więc rozumiem, że ty też jesteś niegrzecznym chłopcem i trenujesz mimo zakazu. Jasne, że tak. Jak nie sparingi z chłopakami z Artnoxu, no to sparingi z moim psem. Często się wywracamy, turamy, może nie z niedźwiedziem jak Khabib, ale z psiakiem, więc też fajnie, ciekawie, no coś innego. Też trzeba troszkę się napracować, bo moja Luna nie odpuszcza, cały czas dąży do obalenia mnie gdzieś za nogawkę, więc fajnie, no to też jest jakiś sparing, coś innego, też sparujemy, no nie będę ukrywał, też gdzieś tam jakoś, może nie oficjalnie, żeby wszyscy wiedzieli, ale coś tam staramy się robić, żeby po prostu zostać w tym ruchu, żeby cały czas ten mięsień był przepalany, a nie żeby po prostu się gdzieś tam zawegetował i odpoczywał. Wiesz co, bardzo dużo się mówiło zakulisowo, gdy trwały te spekulacje, którą organizację wybierzesz i tak dalej. Dużo się mówiło o tym, że być może jak trafisz do KSW, to KSW na początek zaproponuje ci jakąś taką mega medialną walkę, ale niekoniecznie o pas. I podobno były jakieś rozmowy dotyczące twojego starcia ewentualnego z Tomaszem Drwalem, który powraca. Czy coś w ogóle było na rzeczy? Czy ty o czymś wiesz, czy raczej to jest jakaś totalna plotka? No, totalna chyba plotka, bo z tego co wiem, to Tomasz Bal bije się w kategorii średniej, prawda? Ja jestem półśredniej, więc no ja po prostu nie dostałem takiej informacji, może Artur dostał, no to trzeba by pewnie Artura pytać z Arnox Fight Sport, on na pewno coś tam wie, a ja po prostu, no co, czekam tylko na zielone światełko przeciwnika i róbmy to, dlaczego nie, mówię, no gdzieś tam ta waga moja jest bardzo dobrym etapie, nie przejmuję się nią, ona fajnie schodzi, ten wiek jest jeszcze taki, na które pozwolę sobie, że mogę sobie zbijać czy nie zbijać, że na razie to wszystko fajnie z moją patycją dietetyczką, wszystko to fajnie współpracuje, no i czekam tylko po prostu na termin i no mówię, no 5-6 tygodni, myślę, że ta waga sama zejdzie i będzie fajna walka i tym bardziej, że to jak mówię, jeśli nie dostanę tej walki o pas, no to 3 rundy po 5 minut, to całkowicie inne przygotowanie, inne nastawienie mentalne, głowa, wszystko całkowicie inne pracuje i psychicznie przede wszystkim człowiek bardziej się nastawia na 3 rundy, łatwiej niż na te 5-rundowe mistrzowskie starcia, więc no kogo by nie dali, będę gotowy.
KSW, jak zbudujesz już swoją pozycję, nie tylko medialną, ale ogólnie, jeżeli fani KSW pokochają się tak samo jak fani Fenu, to myślisz, że gdzieś tam za kilka walk jest taka szansa, żebyś toczył boje między dywizjami, na przykład właśnie z mistrzem w wadze 84 kg? No czemu nie dwa pasy w KSW, skoro w Fenie? No jasne, że tak, jestem otwarty, mówię, no na chwilę obecną, póki waga pozwala mi zejść do kategorii półśredniej, no to będziemy kontynuować, ale jeśli bym sięgnął po najwyższe laury, jakim jest pas kategorii 7-7, dlaczego nie skorzystać z możliwości bicia się o pas w kategorii 8-4 z Scottem Asshamem? Jak najbardziej, jestem otwarty na takie pojedynki, nie zamykam się, no na razie skupmy się na tym jednym, jeśli on już będzie, no to wtedy pewnie będę krzyczał o ten drugi, a może o ten niżej, zobaczymy, no zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało, na razie trzeba fajnie, z fajnym przytupem wejść do KSW i pokazać swoje miejsce w szeregu, które jest, nie? Andrzej, no to na koniec w takim razie, jeśli chcesz powiedzieć kilka słów Roberto Soldiciowi, mamy świetne relacje i z nim, i z jego menedżerem, chętnie mu je prześlę, zaproś go do klatki, może właśnie podłapie temat i już będziemy mieli tą mistrzowską walkę za kilka tygodni. No to Roberto, serdecznie Cię pozdrawiam na początku, wiem, że się cieszę, że jestem teraz już w KSW, już nie w Fenie, więc jest możliwość, żebyśmy pokazali świetny pojedynek, dali świetny bój, przekonaj menedżera, mój menedżer jest chętny, ja również, zróbmy to. No i właśnie dlatego ten pan ma tylu followersów na Instagramie, dlaczego ma. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę, Andrzej, gratuluję podpisania kontraktu, czekamy na pierwszą walkę. Dzięki bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się, no i śledźcie oczywiście moje profile i oczywiście Indycage. Pozdro.